Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Leszek Miller, Sojusz Lewicy Demokratycznej, były premier. Dzień dobry Panie Premierze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. To jest taki szczególny czas, Panie Premierze, kiedy chyba wszyscy Polacy stają się specjalistami w jednej dziedzinie, czyli w dziedzinie piłki nożnej. Mamy mundial. Ogląda Pan mecze? Tak, oczywiście staram się oglądać przynajmniej te, które uważam za najbardziej interesujące. I odnoszę wrażenie, znaczy zgadzam się z pana poglądem, że wszyscy w tych dniach znają się na piłce. Ale odnoszę takie wrażenie, że jak dotąd drużyny pokazują bardzo wyrównany poziom. I też prowadzi to do wielu niespodzianek. No, na przykład Islandia z Argentyną, gdzie Goliat ściera się z Dawidem. No albo jeszcze bardziej, prawda, Meksyk, który pokonuje jednak Niemcy. Tak. Niemcy, Messi, który nie strzela karnego. No, jest wiele niespodzianek i mam nadzieję, że jutro. Właśnie jutro Polska, Senegal, to dopiero przyjemna, będzie. Przyjemna. Dlatego, że nie wolno lekceważyć tej drużyny senegalskiej. Tam gra bardzo wielu zawodników, którzy grają w drużynach zachodnich i radzą sobie bardzo dobrze, więc to może być bardzo zacięty, no, mam nadzieję, przyjemny dla Polaków mecz. A na ile, czy dostrzega pan, bo te wątki polityczne na razie przy mundialu są gdzieś tam w tle, gdzieś są schowane, na ile to, co się dzieje, ma znaczenie polityczne dla budowania na przykład wizerunku pozycji samego Putina i Rosji? Czy to w ogóle jest ważny element, czy to jest gdzieś na marginesie, pańskim zdaniem? Cieszę się, że te wątki polityczne nie dominują piękna sportu. Ale oczywiście one występują, przy czym ja sądzę, że tutaj główne korzyści nie tyle spadną dla Putina, ile dla samych Rosjan, bo ci kibice, którzy z całego świata zjadą do rosyjskich miast, zobaczą Rosjan bardzo serdecznych, zobaczą te mistrzostwa bardzo dobrze przygotowane. Proszę zwrócić uwagę, że jak dotąd żadna raca na boiska nie spadła, żadnej zadymy nie zarejestrowano, więc wyjadą z Rosji z takim bardzo dobrym wrażeniem, czyli główny zysk jest adresowany w kierunku społeczeństwa rosyjskiego. No, krytycy tej obecności, tego mundialu mówili, że w ten sposób buduje się właśnie wizerunek Rosji, która jest tak naprawdę autorytarnym reżimem, a pokazuje tutaj inną swoją twarz. Rosja na pewno nie jest demokracją liberalną w rozumieniu Zachodu, ale w państwach Zachodu też jest taki proces odchodzenia od demokracji liberalnej. Poza tym, panie redaktorze, jeżeli, jak to się mówi, przywódca wolnego świata, czyli Donald Trump, mówi do prawdziwego dyktatora i to krwawego, mam na myśli przywódcę Korei Północnej, mówi do niego, że spotkał go honor, że może się spotkać z tymże dyktatorem, to już nic nie jest w stanie nic przebić. Nic nie jest w stanie nic przebić na arenie międzynarodowej. My chwilowo zostawiamy mundial i Rosję, wracamy do spraw polskich. Prawdę powiedziawszy, trudno do nich wrócić, bo nic wielkiego się właśnie nie dzieje, bo mam wrażenie, że ten element mundialu zdominował wszystko, no ale dwa, wydaje się, dosyć ciekawe zdarzenia miały miejsce w zeszłym tygodniu. Pierwszy, może od tego zaczniemy, to jest sondaż przeprowadzony dla Rzeczpospolitej na temat tego, który premier III RP zdaniem respondentów był najlepszy. I tam, co jest najciekawsze chyba, to jest bardzo silna pozycja Donalda Tuska. Aż 15% respondentów na niego wskazało. 10% na drugim miejscu był Tadeusz Mazowiecki. Na trzecim miejscu Jan Olszewski, 8%. Pan premier znalazł się również w tej gronie, ale tam daleko, daleko z tyłu, prawdę powiedziawszy. 3%. W środku peletonu. Niech będzie środek. Nie chcę rozmawiać o historii, tylko bardziej o tym, co obecne. Na ile ta wysoka pozycja Tuska, był też inny sondaż dotyczący z kolei zaufania społecznego, gdzie on wyprzedził nawet Andrzeja Dudę. Na ile to jest cały czas, na ile to pokazuje potencjał polityczny Tuska jako polityka potencjalnego lidera opozycji? Zacznę od tego, że te sondaże tego typu, o których pan wspomniał, one są też ciekawą odpowiedzią na pytanie, jak się rozkłada sympatia polityczna dla poszczególnych ugrupowań. No bo w takim przypadku to jest głosowanie typu
głosujemy na naszych albo na naszego, tak? Więc wiadomo, że nie tyle chodzi nawet o pozycję byłego premiera, tylko o to, jak się rozkłada sympatia w obecnym elektoracie. I z tego wynika, że Donald Tusk cieszy się mocną pozycją i wysoką popularnością. I uważam, że to jest i będzie dalej jedyny kandydat, który może podjąć wyrównaną walkę o urząd prezydenta z obecnym prezydentem i nawet nie tylko podjąć, ale pokonać prezydenta Dudę. Pan premier wspomniał, że trochę na te sondaże, czy na te rankingi ma wpływ i oczywiście mają poglądy polityczne respondentów, bieżąca polityka, ale ciekawe jest z kolei, że w związku z tym w pierwszej trójce nie znalazł się żaden z polityków Prawa i Sprawiedliwości. No, Janusz można powiedzieć, tylko że trudno go zaliczyć po prostu do polityków Prawa i Sprawiedliwości, biorąc pod uwagę to, że premierem był w 1992 roku, kiedy partia jeszcze nie istniała. Ale nie ma tam ani Jarosława Kaczyńskiego, nie ma ani Mateusza Morawieckiego, ani Beaty Szydło. Ale Olszewski bardzo silnie się identyfikuje z PiS-em, chociażby dlatego, że w wielu wystąpieniach Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków PiS-u nazwisko Olszewskiego pada w kontekście oto najlepszy premier III Rzeczypospolitej i to się pewnie w dużej części elektoratu PiS-u utrwaliło. Mhm. No wracając w takim razie do Tuska i patrząc trochę na jego pozycję polityczną, czy może pan powiedzieć, a jak pan ocenia jego, może tak zapytam, może jak pan ocenia jego urzędowanie jako przewodniczącego Rady Europejskiej? Bo to też jest ciekawa rzecz, że kiedy się dyskutuje o jego obecnej działalności politycznej, to prawdę powiedziawszy sukcesów trudno wskazać. No tak, ale ja nie mam jakichś wielkich zastrzeżeń do jego pracy. Także dlatego, że ja nie podzielam poglądu, który często w krajowej publicystyce i wśród krajowych polityków wybrzmiewa, że Donald Tusk powinien koncentrować się na tym, żeby jak najwięcej pozytywnych rzeczy dla Polski uczynić. I wynika z tych opinii, że Donald Tusk jest jakby reprezentantem naszego kraju w Radzie Europejskiej. Otóż to jest nieporozumienie, dlatego że przedstawicielem Polski w Radzie Europejskiej jest premier Morawiecki, a nie Donald Tusk. I Donald Tusk musi pamiętać, jak sądzę pamięta, że on raczej musi harmonizować różne sprzeczne interesy, które występują w Radzie Europejskiej, a nie prezentować interes jakiegoś kraju, albo tylko jednego kraju. A to nie jest zarzut, który też się często pojawia, że tak naprawdę Donald Tusk wykorzystał trochę swoją pozycję premiera Polski po to, żeby załatwić sobie stanowisko właśnie sekretarza przewodniczącego Rady Europejskiej i trochę teraz tak wrócił, wraca do tej polskiej polityki w taki sposób nieusprawiedliwiony? Wie pan, ja przede wszystkim nie sądzę, że można było mieć o to do Tuska pretensje. Ja przeciwnie, ja jestem dumny z tego, że Polak zajmuje tak ważne stanowisko i dzisiaj na arenie międzynarodowych stosunków politycznych nie ma nikogo z głośniejszym nazwiskiem niż Donald Tusk. Mówię o czynnych politykach oczywiście. Więc skoro konstelacja międzynarodowa tak się ułożyła, że Polak mógł zostać szefem Rady Europejskiej, to klaszczmy w dłonie. Ja nie bardzo rozumiałem, w ogóle nie rozumiałem postawy PiS-u, który chciał za wszelką cenę Tuska odwołać w czasie, kiedy był wybierany na ponowną kadencję. Znaczy no nie tyle odwołać, ile po prostu nie przedłużyć Nie przedłużyć kadencji. Więc to było dysfunkcjonalne zupełnie i dla Polski, i dla PiS-u. I pokazało, w jakiej mniejszości Polska się wtedy znalazła. Czyli krótko mówiąc, pańskim zdaniem Tusk jako, że tak powiem, lider opozycji to jest właśnie ta osoba i można zakładać, że w 2019, czyli za rok, w 2020 roku będzie tutaj taką rolę odgrywał. Jedna jest niewiadoma, panie redaktorze, czy Donald Tusk będzie chciał wrócić do polskiej polityki. My w tej chwili rozmawiamy, jak rozumiem, z pewnym przypuszczeniem, no, że oczywiście może chcieć, nie panujemy nad przyszłością. No, Donald Tusk wysyła takie sygnały, mówi, że nie zamierza spędzić czasu oglądając telewizji. Zakładać można, że jeśli nie telewizja, to co polityka? No tak, oczywiście. W każdym razie, gdyby Donald Tusk jednak chciał wrócić do polskiej polityki,
no to będzie graczem wagi ciężkiej na tym krajowym ringu. Wszystko wskazuje na to, że jeśli by chciał wrócić, no to takim, znowu to jest przypuszczenie, ale prawdopodobne przypuszczenie, jego miejscem byłoby kandydowanie na urząd prezydenta. Drugie wydarzenie polityczne, które miało miejsce w zeszłym tygodniu, tak naprawdę istotne, to było wskazanie przez obecnego prezydenta Andrzeja Dudę 15 punktów, 15 pytań, spośród których 10 ma znaleźć się w referendum, a referendum zdaniem prezydenta ma odbyć się 10-11 listopada tego roku. Pan premier widział, czytał te pytania. Zresztą widziałem, że dosyć, jakby to powiedzieć, mało entuzjastyczny komentarz. No ale dlaczego? Prezydent twierdzi, że to jest właśnie taka forma dialogu z Polakami, że konstytucja wymaga zmiany, opracowania. Wszystko się do niej zgadza. Jeśli pan pozwoli, to wolałbym nie rozmawiać na ten temat, bo uważam, że poważni ludzie nie powinni się tym zajmować. No ale jeśli poważna instytucja coś zgłasza i może z tego, można zakładać, że stanie się to częścią ustawy, część tych pytań znajdzie się w ustawie, która trafi do Senatu, no to musimy o tym rozmawiać. Nie ma wyjścia. No poważna instytucja zajmuje się niepoważną rzeczą i dlaczego tak uważam, że nie ma sensu się tym zajmować? Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak referendum konsultacyjne. W naszej konstytucji nie znajdziemy takiego terminu. Po drugie, wiele z tych pytań nadaje się raczej na ankietę socjologiczną, a nie na materię referendalną. I szczerze mówiąc, to nasz prezydent Duda mógłby zamiast organizować referendum po prostu rozpisać ankietę i te 15 pytań wysłać do polskich domów, prosząc o odpowiedź. To byłoby o wiele tańsze. I prezydent by uzyskał wiedzę, o którą mu chodzi. Więc zamiast referendum, ankieta. To jaka jest intencja, pańskim zdaniem, no, tej dyskusji o referendum i tych pytań? Co prezydent zamierza osiągnąć w ten sposób? Myślę, że prezydent chce się zapytać Polaków, na ile go lubią. I zakłada, że ci, którzy go lubią, potraktują te referendum poważnie, nie wnikając w istotę całej tej sprawy. Ale to jest bardzo ryzykowne, bo prezydent się może dowiedzieć, że mały procent Polaków go lubi. A jeszcze jedno pytanie już niezwiązane z sympatiami czy z lubieniem. Jak pańskim zdaniem zachowa się w tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość? No to jest właśnie bardzo ciekawe, bo PiS może albo udusić tą inicjatywę, nie głosując w Senacie za zorganizowaniem referendum, no bo prezydent musi uzyskać zgodę Senatu. Albo też może przez Senat rzecz całą przepuścić z nadzieją, że referendum będzie blamażem pana prezydenta i że jego słaba pozycja w pewnych kręgach PiSu będzie jeszcze słabsza, a to z punktu widzenia strategicznych celów PiSu się opłaca. Czyli pozostajemy z otwartym pytaniem, czyli wniosek z tego, że w polityce może być co najmniej tak ciekawie jak na mundialu. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Leszek Miller, były premier. Dziękuję, do widzenia.